pluton chemiczny Państwowej Straży Pożarnej gotowy do pracy w terenie. Na szczęście sytuacji zagrożenia nie ma, jednak strażacy zaprezentowali dziś, jakim specjalistycznym sprzętem ratowniczo-gaśniczym dysponują. Tylko w tym roku do jednostek trafiło kilkanaście pojazdów specjalnego przeznaczenia. Jeden z tych pojazdów, ten przy którym stoimy, służy do kontaminacji mobilnej, czyli w miejscu, gdzie prowadzone są działania w strefie skażenia, później ratownicy bardzo szybko mogą być zdekontaminowani, przebrać się w bezpieczne ubrania. Kolejnym sprzętem, który służy do rozpoznania zagrożeń, to jest mobilne laboratorium, w którym ratownicy mogą diagnozować, mogą rozpoznawać substancje ewentualnie znajdujące się w strefie zagrożenia. Ponadto Wojewódzka Straż Pożarna zaprezentowała swój najnowszy podnośnik o wysokości 68 metrów. Pozwala na prowadzenie akcji ratowniczych na dużych wysokościach, gdzie drabiny strażackie nie sięgają. To wyjątkowy sprzęt, ponieważ w skali kraju dysponują nim tylko 4 jednostki. Łączny koszt zaprezentowanych pojazdów to ponad 27 milionów złotych. Ten podnośnik mieliśmy chyba ponad 30-letni, zostaje właśnie wymieniony na najnowocześniejszy podnośnik, jeden z czterech takich podnośników w Polsce. To jest standardowe, a to, że dysponujemy przez te ostatnie lata ustawami modernizacyjnymi związanymi właśnie z dokapitalizowaniem w sprzęt zarówno policji, jak i straży pożarnej, to ludzie, policjanci czy też strażacy w tym przypadku mogą posługiwać się tym sprzętem najbardziej profesjonalnie, jak tylko można. Jak zapowiedział komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, to dopiero początek wymiany sprzętu, bo wkrótce do załóg trafią kolejne nowinki technologiczne, sprzyjające zarówno bezpieczeństwu, jak i odpowiednio szybkiej reakcji, gdy zaistnieje taka potrzeba.